Przed nami niezwykły koncert Mury w Teatrze Solskiego. Wystąpi Michał Książek wraz z tarnowskimi muzykami. Zaprezentowane zostaną utwory z nowego krążka. Muzyka nawiązuje do realiów życia w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück. Dlaczego Mury? Koncert Mury odbędzie się w teatrze. Jest to taka moja trochę historia osobista, związana z moją prababcią. Moja prababcia została aresztowana i trafiła do obozu w Ravensbrück i tam dołączyła do takiej organizacji o nazwie Mury. I ja niejako kontynuuję tę myśl, przenoszę to na dzisiejsze czasy, a analogia jest tutaj, że to są mury te dzisiejsze, to znaczy, które sami sobie gdzieś stwarzamy w głowie, albo ja sobie stwarzam. Autor dotarł do żyjących byłych więźniarek i przeprowadził wideo rozmowę, która będzie pokazywana w trakcie wydarzenia. Po koncercie odbędzie się rozmowa z rodzinami i ludźmi związanymi z Ravensbrück. Na ten koncert przyjeżdża ta organizacja, może nie cała, ale ludzie związani pośrednio lub bezpośrednio z tym tematem. No i to będzie, jeśli chodzi o spotkania, a tą część muzyczną, no to będę ogarniał razem z Grzesiem Noskiem, Sylwestrem Malinowskim, Rafałem Łępą. Wystąpi z nami również Wojciech Klich na jednym z utworów, zresztą fajna jest ta piosenka. I jeszcze z nami wystąpi Paweł Chudyka jako DJ i Mateusz Żelazo będzie mnie wspierał trochę wokalnie. To z tej części muzycznej tak to będzie wyglądało. Początek wydarzenia w niedzielę o godzinie 18 w Teatrze Solskiego w Tarnowie.